Prawie nowatorska część z patrzenicami, która dźwigni. Wiesz, to tego jeszcze nie było w Himalajach. No myślę, że jakby to też się zgodziło z tego, że tak jak mówiłem, jestem młodym człowiekiem i jakby fajnie też, żeby jakby budować wokół tego, co się robi, jakiś lifestyle, bo tak naprawdę ten himalajzm troszeczkę temu himalajzmowi brakowało chyba świeżości, bo to się zatrzymało tam wiele lat temu i jakby teraz brak takich młodych osób, które coś nowego kreują i jakby myślę, że to też jest fajne, bo ja też współpracuję, wciągam jakby do projektu ciekawe osoby i to wszystko się rozwija, ja się od tego zapytam, czy innych rzeczy poza sportowych, jakby dla mnie jako młodego człowieka to po prostu jest ciekawe. I myślę, że jakby też to po prostu staje się bardziej atrakcyjne dla młodych ludzi, jakby to chodzi, żeby pokazać to, że jakby ten himalajzm jest radosny, jakby to dużo, tego się nie robi na kawie, że to nie jest takie ciężkie i mozolne, tylko jakby ja jestem sportowcem od wielu lat i jakby dla mnie zawsze bardzo ważne było to, żeby czerpać dużo radości ze sportu, jakby to jest priorytet i jakby też mam takie podejście do tego, że to nie jest wszystko zawsze koncerny, tylko właśnie są takie walory. Jaki ma parametry, jaka temperatura jest najniższa, której wytrzymasz w kombinezonie? Czy najniższa? Ja przede wszystkim po doświadczeniach z tamtej wyprawy po prostu stwierdziłem, że muszę mieć cieńszy kombinezon, bo jakby tamtego głównie klasyczny, który też stworzyliśmy z firmą właśnie Bajak Sport, ale okazało się, że przez to, że jakby się szybciej przemieszczam i chcę tego robić szybciej, to on po prostu jest zbyt ciepły, jakby nie czuję się w nim komfortowo i on jest zdecydowanie cieńszy od takich klasycznych kombinezonów. Ale myślę, że jakby będzie dla mnie optymalny i jakby też sam pracowałem nad tym, żeby ta funkcjonalność była robiona po prostu pode mnie.